Siemanko, witam jak zwykle tych, których powitać warto. Miałem wam nagrać trening, jakiś tam przykładowy, co robię, no ale niestety nie nagrałem, przypomniałem się po treningu, ale krótki filmik o tym, jak widzę dużo ludzi w internecie, oni zrobili trening i narzekanie, jak im ciężko było zrobić trening. Boże święty, no bo zrobili trening. Ludzie, jeżeli macie robić trening i narzekać i płakać, jak wam było ciężko, to nie róbcie tego. Ja dzisiaj sobie zrobiłem biceps, triceps, robiłem już 3 godziny, jakieś 15 minut i dopiero skończyłem trening. I zaraz będę się dopiero ogarnąć. Siedzę sobie tutaj sam, muzyczka sobie gra i ja sobie robię trening. I nie narzekam, jak mi ciężko, a mam pełno kontuzji i sobie i tak trenuję, bo jest mi lepiej. Tą rękę mam po operacji, jakieś 2 lata temu miałem operację, tak miałem zgiętą, tak wygiętą, sparaliżowaną. Ja tą ręką teraz trenuję, ja normalnie ją ruszam. Wiadomo, boli mnie tutaj biceps, boli mnie tutaj czasami. Wiadomo, tu mnie boli, bo cały czas jak trenuję, przedramię mnie boli. Ale to co? Trenuję, im więcej trenuję, tym mniej mnie boli. Bo według mnie regeneracja po treningu to jest regeneracja, czyli co? Samouzdrawianie, to jest samouzdrawiania. I no, ja tak to widzę i tak to odczuwam. Tak samo miałem astmę stwierdzoną w wieku 20 lat i powiedziane, że jak nie będę brał leków, to w wieku 30 lat się uduszę. Proszę, 31 lat mam, oddycham lepiej niż wtedy. Fakt, że zrzuciłem też trochę kilogramów, ale nigdy nie byłem gruby, tylko bardziej byłem wtedy zmasowany, czyli się bardziej na masę. A teraz po prostu trenuję, bo trenuję. Nie robię ani siły, nic nie robię, tylko sobie ćwiczę, żeby się wyładować. Ale chyba zacznę trochę siłę robić. Teraz, 2 lata temu jakoś miałem operację, poskładali mi ten bark, no ale i tak boli. Ja wychodząc ze szpitala miałem 58-59 kg. Teraz mam tak 67, 67,5 do 68. No i myślę, że jak przekroczę to 70, to zacznę sobie też trochę boksować i takie rzeczy robić. I też zacznę sobie jakieś tam treningi wrzucać, żeby wam pokazać. Ale widzicie, ja nie robię siły, nie robię nic. Ostatnio robiłem nogi. Ostatnia seria na przysiad 150 kg weszło. Przeważę 67 kg. Jestem, że tak powiem, 100% naturalny, bo nie biorę żadnych, no nic nie biorę, tylko piję zioła i jem zdrowo i to jest klucz, i to jest najważniejsze. I co robię? Przepalam na treningu to, co zjadłem. Nie odkładam gdzieś bezsensownego syfu w moim organizmie, tylko staram się wszystko przerobić. I no i sami widzicie, no nie jestem zalany, oj, zaraz ktoś powie geny. Nie geny, bo tak, ojciec był chudy, matka też jest szczupła, no to w sumie może tak, jesteśmy po prostu szczupli genetycznie, ale ja trenuję też całe życie i, no i to jest to. I mówię wam, mam 1,67 m i ważę 67 kg i według mnie to jest takie idealna waga do wzrostu mojego. Tak mi się wydaje, że jak mam 1,67 m i ważę 67 kg, no to wydaje mi się, że dobrze ważę. I że moja sylwetka jest zdrowa. Bo robię to dla zdrowia. Wielu z was już mi tam zapytało, nie pieprz tam farmazonów, bo ćwiczysz dla wyglądu jak wszyscy. Słuchajcie, nie ćwiczę tylko dla wyglądu jak wszyscy, bo ja robiłem jakieś treningi w piwnicy kiedyś, jakby za mało lata, bo wolałem siedzieć w piwnicy niż siedzieć w domu. I nie będę tu też gadał już jeden na poprzednich filmach, dlaczego tak było. I nie chcę się rozgadywać w tym temacie, no ale to traktuję jako pasję. Ja idę tutaj się wyładować, a nie żeby narzekać, jak mi było ciężko zrobić trening. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, których warto pozdrowić. I będę wrzucał do was jakieś filmiki z treningu, jak zawsze już sobie zrobię. Sam rozpiskę treningową, sam sobie układam jedzenie, bo jem po prostu tak, jak mi pasuje. Nie mam jakiejś diety tam ułożonej czy coś, sobie nie układam, tylko jem tyle, ile potrzebuję. Ale zwiększę na przykład większe posiłki. Spróbuję przebić te 70 kg wagi, czyli jeszcze z 3 kg bym zrobić. I u mnie to będzie duża różnica w wyglądzie i w sile też bardzo duża różnica, bo pamiętam, jak miałem tam 74 kg, to wtedy miałem największą siłę taką w porównaniu do mojej masy ciała, to w sensie czułem najlepiej, najmocniej. Także pozdrawiam i będę wrzucał coś do was z treningów. Pamiętajcie, że naturalne jedzenie i picie ziół, nie faszerowanie się żadnymi dziadostwami. Aleluja i do przodu. Narka.